Chapter 1 Flotar, witam cię bardzo serdecznie siema. Nowej serii horrorów, czyli najbardziej polecany horror przez widzów The Mimic Chapter 1, później będzie Chapter 2, 3 i 4. Cztery chaptery, to jest chyba tak pierwszy horror, który ma aż tak dużo chapterów, mam nadzieję, że będzie dobry. Będzie, na pewno. I ogólnie... Quinta, mów. Chciałem powiedzieć, że no właśnie, ogólnie są cztery chaptery i każdy chapter to osobna historia, więc będzie się dużo działo. Okej, czyli no oczywiście tak zapraszam działa na kanał Flotara i oczywiście zostawcie suba, łapkę w górę, a my lecimy sobie z tym. Nie wiem, co tu się będzie działo, totalnie. Zobacz, pod shiftem masz po prostu sprint i taki paseczek się pojawia. Dobra. Boję się, że będziemy musieli przed czymś uciekać. Miejmy nadzieję, że nie. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że ten chapter pierwszy będzie taki zamknięte drzwi. Najprostszy, bo oni później robili update'y, więc te kolejne mogą być jeszcze lepsze. Wiesz, pierwsze to wiesz, że trzeba się na początku zapoznać ze wszystkim i później dopiero się rozpocznie akcja. Dobra, tu są jakieś dziwne drzwi. Musimy znaleźć wejście. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś szpital. Ogólnie to są japońskie historie jakieś cztery. This door seems locked to maybe I should... The back door. Okej, czyli musimy znaleźć jakiś back door. Czyli to są frontowe drzwi. Tak mi się wydaje, ale jakby nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś szpital, czy... Tam było coś na górze napisane, wiesz? Tylko to było posiadłość? W jakimś innym języku. Ej, to wygląda jak posiadłość... Zapraszam. To wygląda jak posiadłość z mojego snu, który miałem ostatnio. Miałem taki sen, taki koszmar właśnie i było podobne miejsce. Tak może z zewnątrz. Właśnie ty śniłeś o tym miejscu. Nie wiem, to dziwne trochę. Taki mam, takie déjà vu. Kibelki, czy to są backdoor? Okej, czyli można po prostu iść na kibelek, załatwić. Dobra, czyli potrzebujemy pewnie jakiegoś łomu? I should probably follow the footsteps. Okej, czyli musimy iść za śladami stóp i tu coś leży. Co to jest? Plecak. Dobra, to ja też miałem plecak, ale w tym plecaku takie... nic nie było. Ja jestem przy stópkach. Dobra, ja też idę jakby... Ja po prostu zupełnie w innym kierunku poszedłem. O, jestem, dobra. Czekaj, a na końcu, śladów. Siema. Aha, dobra. W ogóle jest mały zasięg, wiesz, widzenia. O! Jesteśmy. To jakaś... Nie wiem, myślałem, że sala gimnastyczna. Czy to jest szkoła? To jest basen, ale powinien być zamknięty. La Quinta, freshman. La Quinta. Będzie, że to miejsce wygląda dziwnie. I to jest, czyli to jest szkoła, okej. Okay. Jakiś tylko... horror w szkole, to fajnie, fajny klimat. Jest krew. Idziemy za krwią cały czas? Nie wiem. Nie wiem, ruszył mi się ekran. Admiros, gdzie ty jesteś? No na drugim końcu zwiedzam sobie, siema. Okay. Ja czekam przy... A, czekaj, widzę ciebie. Siema, czemu czekasz przy drzwiach? No bo tutaj prowadzą ślady... Bez kitu, dobra, ja poszedłem w ogóle tam, myślałem, że te ślady już zniknęły, dobra, to idziemy tutaj. Siema. A, czyli no rzeczywiście to jest basen. Aha, no. A bo ty już pewnie przez ogrodzenie widziałeś. Nie, po prostu było napisane, pool should be closed. Okej. A to jest po prostu ja tego wejście. Widziałem. Koniec śladów. Koło ten, do pływania. No. Okej, okay, nice. Zobacz, więcej śladów. A zobaczmy, co jest w środku. Oj. Nie, to jest biuro, ale zobacz w ogóle jakieś plakaty tutaj, koty. Ten kotek, to jest z Overwatcha chyba postać? Tak mi się nie wiem, to może być biuro twórcy, bo czasami twórcy z Robloxowi dodają tutaj swoje, zobacz, jakieś te. No, jakieś takie zdjęcia. Sherry Blossoms bloom upon the arrival of the chińskie znaczki William. No, w ogóle widzowie ostatnio mi napisali komentarz pod poprzednim odcinkiem, który był swoją drogą wczoraj, co nagrywaliśmy. Mi, ej, to miał być horror, a wy się cały czas śmiejecie. I takie, no w sumie, to musimy, wiesz, takie stworzyć, jeżeli strasznie. Nie ma czegoś takiego właśnie strasznego, to też nie będziemy udawali, nie? No ale tak, horrory no. Naprawdę w Robloxie mają fajny klimat. Tylko, że nie wszystkie są straszne po prostu. Co to jest? Grasz, mamy klucz. Takie obrazy mi się podobały, Admiros. Zobacz takie? Na to. No, ładne. Tylko ten jest chyba do góry nogami, z tego co widzę. Coś tu jest nie tak. Na pewno te chińskie znaczki coś tutaj domki oznaczają, ale my niestety nie wiemy. Mamy klucz weź na pewno. Weź klucz. No właśnie, klucz. Podniosłem. Możemy podnieść? Też wezmę. Też weź. Oho. Ale... I teraz tak, powinniśmy wrócić na salę gimnastyczną. Czy tam były coś jakieś pewien? Drzwi? A nie tutaj? Nie wiem. Był napis po prostu, że powinniśmy wrócić na salę gimnastyczną. Dobra, ja nie zwróciłem uwagi. A myślisz, że to dobry pomysł, żeby się wykąpać w basenie? Wiesz co, nie możemy nie, nawet nie da się, do tego nie basenu. Nie da się nawet, ale w ogóle ta woda dobra. Tak wygląda tak nieprzyjemnie, nie? Tak niby to jest basen, ale jednocześnie jakby, nie chciałbym wejść. Jakby taki
woda w taki bardzo, bardzo deszczowy dzień, taka brudna i nie do końca wyczyszczona. W sensie, wiesz, nie wychlorowana. Deszczowy dzień, może dlatego? No jest, no dobra, no jest, okej. Okay. Wygląda po prostu, jakby ta woda była brudna, o. No, taka ze ścieków jakaś taka, obrzydliwa. Dobra, wracamy tutaj? Nie, sprawdzam po prostu, wiesz, wydaje mi się, że... Jakby no na wszelki wypadek sprawdziłem, dobra, no to sala gimnastyczna teraz. W ogóle nie podoba mi się to, że tam jest tak na środku coś oświetlone, tak jakby miało się coś pojawić zaraz. Myślisz? No, w tamtym miejscu, tam jak patrzymy? No, na samym... Obstawiam, że to będzie jakaś, jak ona miała z tego horroru, Samara? Maria? Samara? Nie, no w sensie z horroru z filmu. Okej, ja myślałem, że chodzi o horror, który graliśmy, który na pewno nie oglądali. No to na pewno, właśnie, jeżeli nie oglądali, to muszą nadrobić zaległości. A też mi pisali komentarze, że... A kiedy będzie drugi chapter z Maria? No właśnie. Find the key. Halo, mamy klucz. Ale mi zniknął klucz. A, zniknął ci? Tak, zniknął mi. To spróbuj. Jest. A może jesteśmy w dwójkę, to musimy oboje otwierać. Locate the basement, okay, czyli piwnicę musimy znaleźć. Co to jest w ogóle za drzewo? Nie wiem, wygląda dziwnie. Wygląda jak drzewo z Arka trochę, nie wiem czemu, tak się świeci. Po prostu jest nawiązanie, widzowie, do serii Ark Survival Evolved na kanale Flotara, na którą serdecznie zapraszam, już z milion odcinków się pojawiło. Dokładnie, więc jakby... i będzie jeszcze kolejny milion. Ciekawy obraz. Jest jakiś wąż, człowiek? Powiem ci tak, to wygląda jak jakaś taka kobieta, która straszy. Długa kobieta. A może właśnie to jest... Duch, po prostu duch. Duch, po prostu. Duch kobiety, tak. Która straszy, która jest wężem. Ja w ogóle wczoraj oglądałem Nuke Top 5, nie wiem czy oglądasz. Nie. Nie, to jakby ono robi takie recenzje paranormalnych rzeczy i właśnie wczoraj były też takie japońskie klimaty. Dość straszne. Ale chyba oglądałem, pamiętam, miałem zajawkę i dużo filmów z tego kanału. Ja cały czas na bieżąco oglądam. Basement, tak? Ale zobacz, znalazłem karteczka. She like to mimic them. Mimic them. Uważaj, nie pozwól the descent? No chyba. Dobra, zawróć teraz, zanim będzie za późno. Czyli descent, nie to nie wiem, nie pozwól. Po prostu ona robimy. Będzie nas próbowała naśladować i nie możemy pozwolić jej descent. Takie trudne descent. Słowa, a takie znane dość. No. To jest, wiesz, tajemnica kolejna. Co znaczy to słowo? Dobra, tu możemy wejść? Halo? Nie możemy. Puśćcie nas. Nie możemy. A jakby było coś napisane, co mamy zrobić? Musimy znaleźć piwnicę. Okej. Drugie drzwi. Sprawdzaj się. Ja nie widzę żadnych drugich drzwi. Tu są. Czekaj, wiesz, jest. Ja mam taki problem, że ja mam zbyt dużo czarnego na ekranie. O, teraz widzę lepiej. Dobra, nie, miałem normalnie. Mam za bardzo za ciemne, ale teraz już wszystko widzę. Fodar, to nie, to kurz po prostu. Nie, to nie jest kurz, naprawdę. To szkoła. Ale białe szafki. piękne szafeczki. Piękna szkoła. Dobra, Ej! Nie pozwalaj sobie, Gierko, na takie rzeczy znienacka. Skrzypce, musimy przeszukać ten pokój w poszukiwaniu klucza. Dobra, to się rozdzielamy. Jest klucz. Ej, coś tu nie gra. Jest za nami! Łapaj klucz! Dobra, biorę. Czekaj, co jest? Ona nic nie robi, nic nam nie zrobi. Ale nie możemy też podejść do niej. Halo, Flutter. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Halo? Zniknęła. Dźwięk jest. Dźwięk jest coraz... Czekaj, ona nas naśladuje. My byliśmy pod ścianą i ona też była pod ścianą. No w sumie. A ja dalej nie mogę. Mogę stąd wyjść. Może to jest przypadek? Nie wydaje mi się, ale kto wie. A should investigate days from for... Lejny klucz? Tutaj, ten drugi pokój, dobra. No, ten pokój. Och, dobra, musimy przeszukać lampkę. O kurde, admiro, znalazłem coś. Co tam znalazłeś? Chody. O, do piwnicy. I notka, bardzo duża notka, ale nie da się jej odczytać, bo jest za ciemno. Czekaj. No, nie da się tak... Jeśli to czytasz, nie wiem nic o tobie. Kurde, małe literki plus średnio oświetlone. Tak, no, w ogóle nie oświetlone. Jak podejdziesz... Dobra, chyba jestem dobry. Nie wiem, co tam jest napisane, idziemy po prostu. Ale czekaj, to pomieszczenie... Właśnie tutaj mieliśmy klucz znaleźć. Tylko nie wiem, czy mamy klucz... ja mam klucz 2. Ja też mam klucz 2. Może to mieliśmy przeszukać oba te pomieszczenia.
Okej, okay, dobra, to idziemy na dół. Zejdźmy na dół, zobaczmy, no, co się na wydarzy. Na pewno nic tam się złego nie wow. stanie. Coś mrocznie tutaj. Tak, to były te, otwarte. Okay. A! Przyczasuj mi drzwi. Oj. Potar, utknąłem w teksturach. Nie, to jest... O, już jestem. Jaki koszmar? A tak, bo tu było napisane w tym horrorze, że będziemy zwiedzać jakieś dziwne światy. Nierealne. Wow. Zobacz, jak się RTX odbijają w wodzie. No, właśnie widzę. Nice. No, grafika. A w ogóle mamy latarkę? Teraz jakby nie. W sensie mamy, ale ona jest jakby z automatu. Nie możemy jej włączyć, właśnie, wyłączyć. Bo ja sprawdzałem klawiszologię i mówię, kurde, zapomniałem, którym się odpala latarkę. I tam coś chyba jest. No właśnie też widzę. Jakby... Tak patrzę na drugi monitor, czy faktycznie to widać, ale tak, o, tak, jest tam coś. Słyszałeś to? No, coś było, jakiś ale płacz? Ja nie wiem co. To, czekaj, to jest po... Niemy płacz. Co? A to nie jest osoba płacząca? Tak, to jest ona. Ona. Czemu płaczesz? Ej, co się stało? Zaraz. O! Oj. Oj! Zniknęła. Nie wiem, idziemy. Okej, idziemy. Do czerwonych drzwi, jak gdyby nigdy nic, po prostu. Zwykłe czerwone drzwi. To może wyjście jest. O. Jakaś dzielnica taka. No. W Chinach, Japonii? W Chinach chyba, patrząc po... Tak, tak. I mgła jest, to jest też fajne, bo to też dodaje takiego uroku na pewno. Bookstore. Jaka muzyczka taka fajna, ambientowa. Ale czujesz, że zaraz coś wyskoczy dla nas, to jest jakby pewne. No, ja właśnie dlatego cały czas się obracam, tutaj sprawdzam, czy z tyłu coś może będzie. Ale nie ma jumpscare'ów, to jest jakby horrorek na klimat znowu. Tak, jakby, tak, no, ale tutaj... klimat jest naprawdę super. Mhm. Więc... No dobra, no jakby dzielnica jak dzielnica, nic specjalnego tutaj się nie dzieje. Ale mam wrażenie, że na końcu, jakby może to jest jej historia, ona nam pokazuje, co się z nią stało. No właśnie, może jakaś w jakiś sposób zginęła. Spotkała. Czy ty dostałeś jumpscare'a, czy tylko ja? Ja dostałem też! Yes. Ale... 10 sekund wcześniej. O, nie, bo tu jest jumpscare'ów, tylko... To jest klimacik dobry, horror klimacik. Nie ukrywam, poczułem się pewnie wtedy. Nie, admiro. Ja też, ale no... Okej, okay, dobra. To niezły jumpscare. Nie spodziewałem się tego nawet. No ja też się kompletnie tego nie spodziewałem. Ale ja w szoku, właśnie, dobra. To są dobre jumpscare'y, jak się kompletnie ich nie spodziewasz. Find a key to the hidden door. Dobra, ukryte drzwi. Czy to będzie... Labirynt? Tak, to jest ten motyw. Duży labirynt i na końcu będzie klucz. I coś w tym labiryncie będzie nas goniło. Jest na to szansa, ale wydaje mi się, że tak jakby... Już powinno nas gonić, albo tu jest po prostu za spokojnie, takie mam przeczucie, wiesz? Nie wiem, Admiros. O, klucza nie widzę. Nie podoba mi się to. O, znalazłem! Nie wiem, obróciłem się i obraz widziałem i się przestraszyłem obrazu. Dobra, klucz 3. Klucz? Tak, no niestety chłop tutaj Robloxowy zginął. Ona go załatwiła. Jest długa plama krwi. Oj, może giga długa. Dojdę do ciebie. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo... No jesteś Cześć. Właśnie tutaj. Tu leży sobie Robloxowy ten. O nie. Jest giga ten, no. Biedny Robloxowy gracz. Ludzik. No. Dobra, musimy uciec stąd. To jest jakby nasza... Nie wiem, te obrazy na ścianach, teraz nie ma tych obrazów, ale jednego się obrazu przestraszyłem. Obracałem się i po prostu zobaczyłem kątem oka obraz. No tak, one są totalnie dziwne, ale wiesz co, najdziwniejsze jest to, że musimy znaleźć ukryte drzwi. Ukryte drzwi? Tak, tak się to nazywa, więc albo one są po prostu ukryte na zasadzie, że... A! Co jest? Złapała mnie, Flotar, żegnaj. Mnie też złapała. Siema. O, dobra, jesteśmy przed tym. Dzień dobry. Ja nie chcę. Ej, dobra, bardzo dobrze zrobiłem, nie spodziewałem się takich rzeczy. Takiego horroru w Robloxie. Tak. Dwa skrinki na miniaturkę, czek. Dobra, wchodzimy. Klucz był po lewo jakoś, jak szedłem. Tak. Więc tak. Musimy zrobić tak, że będziemy mieli oboje klucz, a co najmniej jedna osoba musi przetrwać. Musimy się rozdzielić, dobra, po prostu siema. Wtedy. Jak łapiemy klucz, to ona pewnie wtedy się aktywuje, jest wkurzona. Dobra. Czyli dobra, masz klucz? Dobra. Mam. Dobra, okej, okay, Admiros, rozdzielamy się, dobra? O, dobra. Giga rozdzielenia. Jak coś znajdziesz, to krzycz. No. Najlepiej, boję się, żebyś że znalazł... będę krzyczał nie tylko jak coś znajdę. Co? Nie, to znalazłem po prostu wyjście z labiryntu i takie... Aha, dobra. Okej, okay, dobra. Idę sobie labiryntem na prawo teraz. Tak, żeby tutaj... O, jest obraz. No ja właśnie już szedłem na prawo. Owo. Skoro klucz był na lewo, to logicznie na prawo musi być, co? Wyjście. Tak, zgadza się. I ukryte drzwi.
Już nie mam sprintu, dobra, może ja sobie naładuję ten sprint na wszystkim. Słyszę jakieś kroki. O, widzę ciebie. Tak? No. Siema. Siema. Dobra, Admiros, może chodźmy razem jednak. Wiesz co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Goni mnie. To uciekaj wszedł. Bliżej. Ale nie biegnij do mnie. Dobra, i poszedłem w inną. No nie, Flotar! Zostawiłeś mnie na pożarcie. Znalazłem drzwi. Jestem Admiros. Poczekaj, tak. To wejdź w nie. Wszedłem w nie. A. O, loading, please wait. O, mnie też te... Dobra. Jest, całe szczęście. Chapter 1-2. Drugi tak jakby rozdział, coś takiego. Drugi rozdział. Flotar, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale dobrze, że uciekliśmy z tamtego miejsca. Tyle nie wiem. Mogę, z tego się cieszę, ale miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. Wygląda to jak taki, nie wiem, ostatnia droga. Japońska wersja ostatniej drogi. Wiesz, że tu już idziesz i to już jest twój koniec. Po prostu koniec, no. Nic dalej nie ma. To zaraz na randomowy jumpscare, nie wiadomo skąd, po prostu pyk, jumpscare. Rozglądaj się też na boki, żeby tu nic, nie no, raczej nic nie wyskoczy. Nie, raczej po prostu musimy iść przed siebie. Coś tak. Tam jest? Albo ktoś? Znowu ona. Nie, co to jest? O, ona gra. O. Już nie. O, już nie. Przestała. Już się znudziło po prostu. A, idą ludzie, to już nie będę grała. Tak. Dobra, mamy jakiś... O, porozmawiaj z farmerem. Z farmerem. Brzmi łatwo. Uh-huh, no. Farmer. Prosto i na prawo. A, skąd wiesz? Bo... Mieliście informację? Nie. A, okej, okay, dobra. Myślałem, że halo, tak... farmer. Halo, farmer. Nie, no to opuszczone są te domy. O, klucz znalazłem. Nice. Naprawdę? No przydatne, weź też, przyda okay. Się. No, jakby, no, w razie, może... gdyby coś nas tutaj goniło, albo... To już mamy klucz, czyli mamy jakby już rozwiązanie prawie. Nie, musimy porozmawiać z farmerem. No tak, ale wiesz, on pewnie powie nam, o, słuchajcie, zgubiłem klucz, musicie go odnaleźć. A my powiemy, co już mamy. Nie wiem, o co ci chodzi, nara, gościu. No. Nie widzę farmera. Nie wiem, idę przed siebie, wiesz? Okej. Okay. Nie, no tutaj... Spell the cave and find the door to use the key. A, bo wiesz co, wydaje mi się, no. Że przeszukajmy chatki dokładnie, że farmer po prostu zginął. A. Tak mi się wydaje i on będzie w którejś z tych pierwszych chatek. Dobra. O, tutaj można wyjść na zewnątrz. No, ale... tutaj też, ale jakby no nie widzę go za bardzo tutaj. No, farmera nie ma. O, jest notka. A nie wiadomo, co to jest. I see you, widzę cię. To jest ten pierwszy domek po lewo, w nim jeszcze nie byliśmy. Znaczy, ja wiesz co, byłem, tak przebiegłem domek. Ale może coś ominąłem? Nie, także... nie ma. Po prostu farmera nie ma. On zginął, tak mi się wydaje, wiesz? No ale to mamy cały czas misję, żeby go znaleźć, albo... Nie, jak wejdziesz do jaskini, to jest druga misja. Przeszukaj jaskinię. I wtedy musimy, no... Czekaj, może farmer, explore the cave and find a door to use the key. Czyli może farmer będzie tutaj w jaskini? Może... Chyba widzę jego ten... Nie, to tylko jakiś posąg dziwny taki. No nie wygląda jak farmer. No nie, to zdecydowanie dobra, nie jest farmer. Dobra, tam jest. Zobacz, tam jest jakiś domek. On może w jaskini mieszka. W sumie nie wiem, czy farmerzy mieszkają w jaskini, ale... No raczej nie. O, ktoś tu stoi. No. Cześć. Nie, to jest posąg. O, faktycznie. No. Wyglądało to dziwnie z daleka. Tak. Dobra, i tu... O, jest. O, no i... O! Co to było? Co to było? Coś taki... No taki... A to nie jest farmer, to jest ona. To jest farmerka. Farmerka, żona farmera. Żona farmera. Dziwne, bardzo dziwne. Jej, ten posąg. No. Nie wiem, boję chyba się. Chyba mamy iść dalej? Mamy klucz. Pamiętaj, że musimy znaleźć drzwi, którymi będzie można otworzyć ten klucz. Znaczy co? Klucz, który mi otworzy. Tak. Drzwi. Ej, idzie za tobą posąg! Nie. Szedł. Naprawdę. Szedł za tobą posąg. Ej, widziałem. Admiros. Dobra, co się dzieje? Niektóre posągi chodzą. No. Jak cię pewnie złapie, to jumpscare. Na 100%. No. I pozdro wtedy. Ej, ta jaskinia jest długa, powiem ci szczerze. Jest bardzo długa. Ja patrzę, czy coś... O. Nie, nic nie idzie za nami chyba. Mam nadzieję. Nie wiem, te posągi rzeczywiście, któryś z nich może się ruszać. Więc trzeba uważać. O, to jest kolejny domek. Także tak, możemy... tak, mamy kolejny domeczek. Może tutaj będzie... A nie, to są jakieś... Wrota? Dźwignia. O, otworzyłem. Okej, okay, ale pytanie, czy... No, iść tu, czy tu? A, może to było z drugiej strony, bo pamiętaj, że w tej jaskini było, mogliśmy iść w lewo i w prawo. A, faktycznie, dobra. No, no to tu idziemy. No, tu idziemy. Chyba.
Jest chatka. Czy tu mieszka ten farmer? Dziwne no, miejsce na farmę, ale... Odludziu... W oknie. Co? Widziałeś? Na górze w oknie stała. Nie. Stała ona? W oknie na górze, przysięgam. Naprawdę, nie kłamię. Dobra. To jest jej chata. Ty już szedłeś do tej chaty. Tak. Poczekam. Okej. Okay. Może na górę najpierw zajrzyjmy? Tak, najpierw na górę zajrzyjmy dla bezpieczeństwa. No, może coś tam... Aha! I ona będzie? Stała dokładnie... Jak ktoś tu spał sobie. Dwie osoby, farmer i jego żona. I tu kolejne dwa łóżka. No. Oraz jego dzieci. Taka no tak. Taka będzie historia. Dzieci. Ważne. Czekaj, tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Jeszcze jedno? A, faktycznie. I nie ma nie, tutaj nic. Nie, tu nie ma. Bardzo puste te pomieszczenia jakby tutaj. Takie mam wrażenie. Ale brakuje wiesz co? Jakiegoś... Wydaje mi się, że... I tak skipnęliśmy jakieś rzeczy, nie wiem, jakby mam takie dziwne wrażenie. Ja też mam takie wrażenie, bo mieliśmy znaleźć farmera, mieliśmy znaleźć drzwi, którymi otworzymy ten klucz, a mimo tak, wszystko... Tak, drzwi, którymi otworzymy ten klucz, Flutter. No... Razy dwa. I should check out what's down here. Okej. Okay. Dobra, wyskoczyłeś tam już? Tak. Okej. Okay. No to jest taka kolejna... Zobacz, w prawo możemy też iść. Flutter w lewo, chodź. Jesteś pewien? Tak, bo tu są drzwi. Totalnie. A, dobra. Nie wiem z jakiego powodu i czemu. A tak, i tego klucza się pozbyliśmy i teraz? A. O! Ładuje ciebie? Tak. Co jest? Flotar, coś jest nie tak. Co jest nie tak? Jesteśmy w hotelu. Co jest? Czemu jesteśmy w hotelu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ucieknij z hotelu, czyli coś będzie może nas goniło. Nie mam pojęcia, ale ten chory jest total... To nie przestraszyłem się. Ja też nie. Nie, to po prostu ziewałem, ale ludy ten horror. Masakra. Chat with Hambu. This all her... Okej, okay, czyli to ona wszystko robi. Tylko nie mogę z dialogu wyjść teraz. Musisz na niego kliknąć myszką. Dobra, na dialog. Bla, okej. A czyli jest powiązana z japońskim jakimś... Tak, jakąś legendą. Mitologią. No. Mm-hmm. Jakiś mit. No, klucz do otwarcia drzwi, tak, się zgadza. Wiemy wszystko, co trzeba. O, Admiros, do windy. I ona robi mimik. Czekaj, bo jeszcze skipuję ten dialog. Okej. Okay. Dobra. I co, winda? No, ja jestem w windzie. Wszedłem do windy. I powinno ciebie teleportować. Muzyczka z windy. No. Nice. Typowa muzyczka z windy. Dobra, wyszedłem. Żyję. Okej, okay. I weź, idź pierwszy. Idę pierwszy. No ja sobie weź, patrzę, co? Słyszę ją gdzieś. Gra sobie w pokoju. Nie tam sobie gra. Tylko czy ona będzie chciała nas gonić? Wiesz co, ja bym do niej nie podchodził, bo wygląda tak jakby... O! Miała nas gonić. Tak! No, mówię, będzie goniła. To nieźle, dobra, spadamy. No. A już przestała gonić. Albo ona nas naśladuje, albo próbuje naśladować. No ale tylko jakby no musimy iść... Ona nie biegnie. Musimy iść w tamtym kierunku, gdzie ona stoi niestety. Chyba, wiesz co, już jej nie ma? Okej, to dziwne. Nie ma jej. Chyba jej nie ma po prostu. No, zniknęła. Dobra, nie wiem, czy powinniśmy otwierać na przykład jakieś drzwi. Jak? Nie wiem. Znowu słyszę, jak gra. Wiesz co, wydaje mi się, że mamy iść po prostu przed siebie, bo te wszystkie drzwi i tak są zamknięte. No, to nie musimy nawet ich otwierać. Rzeczywiście. O! Jest. Siema. No co, musimy ją ominąć po prostu. Tak! Ominę się? Tak. Goni. Dobra. Winda. Znowu winda, a to nie było... To nie był Flotar, to nie... Te płocie? Tak. A mnie nie? O dobra, tepa mnie, tak, jak się wystraszyłem. To na pewno nie byliśmy tutaj. Aha, to jest drugi poziom hotelu. No. Czyli prosto w lewo. Prosto, czekaj. W prawo, prosto, w lewo, w prawo, w lewo. Dobra, idziemy po prostu. Czekaj. Cyk. Dobra, wiem już, znam całą drogę. Tak? Dobra. No. Dobra, to ci prosto. Ufam, idziesz pierwszy. Skoro prosto znasz drogę, lewo, to idzie. Prawo. W lewo. Dwa razy prosto pewnie teraz. Prosto? Nie, już jest jakoś inaczej. Nie. Już jest jakoś inaczej, na pewno. Admiros, zaufaj mi. Dobra. Zaufaj mi. Tak, i w prawo jakbyśmy poszli, to by był ślepy zaułek, więc nie idziemy w prawo. Idziemy cały czas prosto. O, widzisz? Ktoś tam... Ktoś tam jest? No, ktoś. Co? Co to było? Admiros, jestem pewien, że idziemy teraz dobrze. Teraz jakieś tak, spotkanie, coś? Tak, po prostu przed siebie. I pewnie zaraz będzie w lewo, będziemy szli. W prawo.
A, okej, okay, dobra. I totalnie teraz... już nie wiem, gdzie jestem. Dobrze, zapamiętałeś drogę, bo jakby... Nie, no ja nie zapamiętałem. Po prostu nie miałem pojęcia. O, dobra. I to ja już wszystko wiem, To jest ten ślepy zaułek, który był po tej stronie. To zaraz musimy wrócić i zaczynają się schody. Nie no, musimy odbić w prawo. Myślałem, że jesteśmy troszeczkę dalej mimo wszystko. Dobra. Oj. Słyszę ją gdzieś w pobliżu. Ona gdzieś tam chodzi sobie. Ale gdzie jest, to niestety... Tu jest! Aha! To nieźle. Nie, nie goni. Goniła? Nie ma jej. Dobra, tam znaczy poszła sobie. W prawo, Admiros. Jesteś pewien? Niezły labirynt w hotelu, jak my już tutaj chyba z 5 światów zwiedziliśmy. Tutaj. W jednym odcinku. No, troszkę zagmatwane to wszystko. O! Tędy. Coś tu nie gra, Flotar. Nie, Admiros, mam wrażenie, spokojnie. Że coś tutaj... Coś chyba źle idziemy. Spokojnie. Ja nas doprowadzę. To już za długo, ja tam widziałem mniej jakby labiryntu. Ja też myślałem, że my już jesteśmy, wiesz, na miejscu, ale okazuje się, że wyjście jest tutaj. Ej, naprawdę jest wyjście. No. Okej, okay, dobra. To niezła winda. Loading, please wait. Zobaczymy, jak będzie wyglądał kolejny poziom. Doprowadziłem nas do wyjścia. Chapter 1, trzeci. Aha. You vented in the unknown to search your friends. You managed to escape the hotel and the coś tam, czyli to tak, jest to nazwa jest ona, jej. Coś no, tam. Ona. O, albo tak myślałeś, tak się wydawało. Że jej uciekłeś. O! Most. Zobacz, winda z tyłu jest za nami. O, pięknie, jakby idealnie po prostu. Mhm. To jest... Gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, Flotar. To miejsce wygląda jak opuszczony zamek. O! Pałac. Imperial Place. Palace. Pałac, nie place. A, no, w sumie. End of chapter 1. Okej, ale okay. Spoko. Naprawdę fajny ten i na pewno zagramy pozostałe chapter. No, prawda, zdecydowanie. No, bez zastanowienia.